Mam nadzieję, dowiemy się wszyscy, jak z jajka powstaje kurczak. A to wszystko opowie nam nasz dzisiejszy gość, pan Marcin Lis. Pan Marcin przyjechał do nas z Krakowa, gdzie pracuje w katedrze w hodowli drobiu zwierząt futerkowych i zoologii właśnie na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. I przywitajmy bardzo serdecznie pana dzisiaj. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich studentów wraz z rodzicami i opiekunami. Pytanie, prawda, jak z jajka zrobić kurę, to jest temat dzisiejszego wykładu. Ale pierwsze pytanie, jak to z jajkiem i z kurą było? Więc należy, zadajmy sobie pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura? Jak się wam wydaje? Proszę. A kto uważa, że kura? Tak, to mniej więcej. A jajko? Oj, większość. No, brawo. To zgadzacie, mniej więcej zgadzacie się z moim poglądem w takim razie. A tak w sumie na początku to był dinozaur. Słyszeliście? Zobaczcie, ewolucja to jest coś takiego, że wszystkie organizmy na Ziemi, one się bardzo powolutku zmieniają. Kiedyś były tylko same na przykład bakterie jednokomórkowe, a w tej chwili są ludzie, są ptaki, są psy, koty, drzewa. A one tak naprawdę gdzieś przez 5 miliardów razy słyszeli, prawda? I wyobraźcie sobie, że był wśród tych dinozaurów było bardzo dużo gatunków. Jeden z nich nazywał się Oviraptor. Wiecie co to znaczy? Oviraptor. Ovi to jest po łacinie jajko. A raptor to jest złodziej. Dlaczego Oviraptor? Ponieważ jak go po raz pierwszy odkopano, to znaleziono szkielet dinozaura wśród jajek w gnieździe. I co pomyśleli sobie paleontologa na końcu? I zginął jako w trakcie, prawda, kradzieży. Ale co się okazało? Że to wcale nie był żaden złodziej, tylko to była mamusia, która która pilnowała swoich jajek we własnym gnieździe. Czyli co bardzo podobnie jak dzisiejsze ptaszki, tak? Kury. Teraz inna rzecz. Jak w momencie, kiedy ja byłem w waszym wieku, a nawet później, to wszyscy uważali, że dinozaury były jak jaszczurki czy węże pokryte tylko łuskami. W tej chwili wiemy, że większość dinozaurów naprawdę pokryta była piórami. I prawdopodobnie ten Oviraptor również był pokryty piórami. Czyli mógł sobie w tym momencie wysiadywać jajka bardzo podobnie jak